W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów, nagród i wyróżnień starosty wałbrzyskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku. Roczne stypendium sportowe w wysokości 250 zł miesięcznie w tym roku otrzymało 5 zawodników biatlonowego klubu UKN Melafir Czarny Bór. Stypendia otrzymali Wojciech Janik, Wojciech Filip, Paulina Wąsala, Krystian Kałużny oraz Mateusz Gierczyk. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie gościć przyjemnie Was tutaj w naszych krótkich drogach. Mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj będziemy zadowoleni. Tak naprawdę zadowoleni jesteśmy my, że możemy Wam przekazać coś, co się Wam fizycznie za ten trud należało. W imieniu swoim, w imieniu Zarządu Powiatu za chwilę dostąpimy kilku przyjemnych chwil. A na koniec myślę, że ten tort trochę osłodzi Wam nie tyle emocje, ale te nasze życie. Ja również chciałbym pogratulować. Przede wszystkim chciałbym pogratulować zdobycia stypendiów, bo jest to wyróżnienie. I to myślę bardzo duże wyróżnienie, ale jest to wyróżnienie za ciężką pracę. Ja również bym chciał Państwu podziękować. Widzę tutaj z mojej gminy kilkanaście osób, które uzyskały stypendia, jak i tak samo funduszu partycypacyjnego. Serdecznie gratuluję młodym zawodnikom, przyszłym kadrowiczom, taką mam nadzieję. Starosta Wałbrzyski przyznał także nagrodę dla najlepszego trenera. Otrzymał ją Jerzy Szyda, trener UKN Melafir. Najlepszym młodym sportowcem juniorem została Kornelia Eismont z klubu tenisowego Szczawno-Zdrój. W kategorii najlepszy sportowiec senior nagrodę otrzymał Krzysztof Faron ze Stowarzyszenia Mogę Wszystko. Sportowiec reprezentujący to stowarzyszenie Kamil Kornacki otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy sportowiec niepełnosprawny. Zdzisław Pilczuk z ULKS Heros Czarny Bór uznany został za najlepszego działacza sportowego, a wyróżnienie za zdobycie tytułu Mistrzyni Świata w jeździe konnej w kategorii Jazda bez Ogłowia Trail Junior otrzymała Julia Nowak, zawodniczka MKS Szczawno-Zdrój.